Okej, cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Marku Bragie, a przed wami kolejny materiał z gry Control. Ostatnio wróciliśmy sobie do tego tytułu w związku z powodu, może tak powiem, dodatków, które się ukazały. Jeden najnowszy właśnie ostatnio i drugi chyba parę miesięcy temu, którego też nie nagrywałem. Mam też jeszcze niedokończony ten darmowy dodatek, bo u mnie cały czas pisze, jak otwieram Epic Games, bo na tej platformie od premiery ogrywam ten tytuł, że mam trzy dodatki. Także można tak, słuchajcie, rzec. Słuchajcie, i mogę też wam powiedzieć, że jestem w posiadaniu już Season Passa, czyli mam wszystkie dwa te dodatki, które nie miałem jeszcze w poprzednim odcinku. Mówiłem wam, że będziemy robić odcinki właśnie z tych dwóch dodatków. Jeszcze wam to pokażę. Oczywiście mam na tym, na Epic, jak już mówiłem, bo Epic jako pierwszy prowadził tą grę. Rok później i równy rok temu, rok później, parę dni dokładnie temu, gra pojawiła się na platformę Steam. Im nazywa się, słuchajcie, Complete Edition, tak? Albo Infinity Edition, coś w tym stylu. Control. Dobra, pokaż. I tutaj mamy, nawet promocję ma. Niezła promocja nam wskoczyła na Epica. Zrazu jak się pojawiło na Steamie, nie? Widzicie, tu macie. Posiadane i posiadane. Także będziemy, słuchajcie, sobie ogrywać te dodatki, na pewno. Kontynuuj grę. Już się powiem szczerze, nie mogę doczekać. Jak mówię, to był jeden z moich ulubionych tytułów tamtego roku. Fajnie nam się grało na Twitchu, wtedy na strumykach. Ja sobie wtedy montowałem i wrzucałem wam oddzielne materiały. No i dzisiaj, tym razem już oczywiście nie będę prowadził, jak na razie, serii na Twitchu. Nagrywam świeże, oddzielne odcinki typowo na YouTube. Słuchajcie, no i doszły nowe zadania. Nowe zadania związane właśnie z tym DLC. Pierwszy to Fundament, porozmawiaj ze zarządem. Oraz Mroczne Miejsce, to już drugi dodatek, który się okazał ostatnio, czyli Zbadaj Windę Sektorową. Ja jeszcze, jak mówię, skończę sobie to rozszerzenie, które miałem wcześniej, czyli stary rozrost. Zlokalizuj doktor Underjill poniżej centrum badawczego. Jesse dowiaduje się, że pod kontrol badawczym jest aktywna strefa progowa i że pracuje tam dr Ann Underhill, który jest naukowcem. Już nie wiem, Underhill, Underhill, nie wiem już jak to czytać. Ale sobie to oznaczymy. Ok. I zobaczmy, w którym ogólnie to jest miejscu. Też z poprzedniego zadania zdobyliśmy 3 punkty umiejętności i przydałoby się, słuchajcie, coś odblokować, tylko nie wiem co. Siła osłony, czas trwania lewitacji, coś by się na pewno tutaj, słuchajcie, przydało odblokować, tylko nie wiem co. Czy tutaj by inwestować, obrażenie walce wręcz na pewno nie, bo ja z tego nie korzystam, chyba że siła osłony do obrażenia od krycia się osłoną. Za osłoną. Kurczę, sam nie wiem, co by tutaj pójść. Może siłę osłony byśmy sobie dali. Przytrzymaj i wystrzel maksymalnie 3 przedmioty. Energia regeneruje się podczas przytrzymywania obiektu do wystrzelenia. Plus 75% obrażenia od wystrzelenia. Plus 15 energia, plus 30 życie. Aż 4 punkty są potrzebne. Kurczaki. Plus 100 do obrażeń odkrycia się za osłoną. Może plus 30 siły osłony weźmy sobie, zblokujmy. Ja często z tej osłony korzystam, a dodatki z tego, co słuchajcie, czytałem, są bardziej wymagające. Jak to zazwyczaj z tymi rozszerzeniami bywa. Zawsze się spotkałem, słuchajcie, z tym, że dodatki zawsze były cięższe od podstawki. Dobra, szybkie przemieszczenie w takim razie i sprawdźmy, gdzie mamy się udać w związku z tym zadaniem. Tutaj mi podświetla. Sektor badawczy. Sektor badawczy, laboratorium Underhill.
Dobra, tutaj mam podpowiedź w lewym górnym rogu. Dwie dodatkowe nazwy lokacji, czy tam miejscówek, gdzie gra nam podpowiada, ale nie mówi nam dokładnie. W większości zadań tak jest w tej grze. Nie mówi nam dokładnie, gdzie mam się udać, sami musimy szukać na podstawie tych dwóch poszlakowych miejscówek, które są tutaj podane właśnie w tym lewym górnym rogu. Dobra, to jeszcze raz. Eksploracja. Kurczę, tylko że tutaj w ogóle. A nie, jest jeden znak. Jest jedna miejscówka ze znakiem zapytania. Widziałem, pewnie to tam trzeba się udać. Tylko jak tam najszybciej się dostać? Z tego. Ekspozycja astralna. Dobra. Myślałem, że będę robił cięcie. Ale na szczęście nie. Dobra, kontynuujemy w końcu naszą serię. Słuchajcie, z tej gry. Nie mogę się doczekać, jak mówię. Grę ukończyłem na 100% ze wszystkimi misjami pobocznymi i głównymi. Jeżeli chodzi o podstawkę, oczywiście. A dodatki? Bardzo mnie ciekawe. Mówię, to jest gra fajna, dlatego że też wymagająca częściowo. Bardzo mi się podoba. Dobra. I teoretycznie musimy się udać przed siebie. Oczywiście bardzo dokładnie eksploruję nasze zdjęcie, bo jesteśmy dyrektorem biura po wydarzeniach z podstawki. Awansowaliśmy, bo tak naprawdę dyrektorem był ktoś inny, który przekazywał nam informacje w dosyć nadprzyrodzony sposób. Bo ta gra ma właśnie takie klimaty zjawisk nadprzyrodzonych, paranormalnych. Sama właśnie agencja bada takie zjawiska, o czym wam już mówiłem wcześniej. A sama baza, gdzie są nawet sprowadzane miejscówki nadprzyrodzone, czy ogarnięte jakimiś zjawiskami paranormalnymi, są właśnie sprowadzane do tej jednostki, która sama w sobie też była jedną z największych spraw biura. Ale w pewnym momencie straciliśmy kontrolę nad tym miejscem i całe wydarzenia właśnie obserwujemy w czasie podstawki, jak przechodzimy grę. Dobra, to mam jakiś komputer albo jakieś nagranie. I te filmiki, słuchajcie, no. An early hypothesis was that the mindscape of the astral plane is subjective. But that was fast proven wrong. It's an actual place, not a construct of the mind, even though it is with our minds that we enter and experience it. But then one could argue that that's the case with all reality. We've been able to record footage of the astral plane by monitoring the brain activity of those experiencing it. That is the only concrete material that has come out of the astral plane expeditions. Apart from one shocking exception. In the astral plane footage, we're always in the vicinity of the pyramid. We've concluded that this, not the entire plane, is what the board controls. We have glimpsed movement, native species, always in the distance, and yet contact was made. We don't have footage of this, a technical malfunction, but when one of our astronauts returned, a brain cloud, an astral fugue, had hitchhiked a ride in his head. It ruptured out, killing the subject in question. It's a relentless predator, pursuing thoughts, minds, lethal to those the entity feeds on. Proper containment protocols are to be observed when dealing with it. Okej, właśnie te nagrania. No super sprawa. Płaszczyzna astralna. To był Darling, czyli jeden z głównych naukowców biura, który prowadził badania. Znaczy, jak mówię, no kontrolował badania. Był jednym z głównych naukowców. Bo wiecie, badań tutaj było dosyć sporo nad każdym zjawiskiem nadprzyrodzonym, paranormalnym. On właśnie każde kontrolował, sprawdzał, notował wszystko co i jak. Tutaj mieliśmy adnotację na temat podróży astralnej, czy tam świata astralnego. Kto oczywiście troszkę ogarnia zjawisko nadprzyrodzone, to wie, że to jest właśnie miejsca astralne, to jest to pomiędzy ciałem człowieka a jego duchem. Cała rzeczywistość. Wiecie, może słyszeliście takie opowieści jak podróżowanie astralne, czy projekcje astralne, czyli oddzielenie ducha od ciała. Śmierć kliniczna też jest coś w pewnym stopniu powiązana z zjawiskami astralnymi. Ale to już opowieść, słuchajcie, na inny materiał. Lokalizuj doktor Underhill, poniżej centrum badawczego.
Tutaj też była mowa o jakimś zjawisku, które chyba już widzieliśmy nieraz, nawet w ostatnim materiale, kiedy wróciliśmy do kontrol. To chyba to miejsce było na nagraniu. Oj, ale powiem wam, że strasznie mi przycina materiał. Teraz jak nagrywam. Także zrobimy cięcie, bo strasznie mi się ten podgląd OBS-a nie podoba. Także wrócę, witam się z wami po cięciu. Muszę chyba zmienić ustawienia tej gry, bo już widzę, że wiecie, to, że mam ustawienia ma na maksymalne praktycznie w grze, to nie znaczy, że OBS będzie mi poprawnie nagrywał. O, a propos. Mamy chyba naukowców, którzy chyba padli ofiarą eksperymentu, który się tutaj ten, który tutaj został przeprowadzony. W większości tak, wiele osób kończyło w podstawce. Wszystkie praktycznie zjawiska nadprzyrodzone, wszystkie projekty zostały uwolnione albo przysparzały wiele problemów w czasie ataku ataku SYK, czyli tej nadprzyrodzonej niewyjaśnionej siły na biuro. Tu mamy właśnie kolejny przykład. Dobra, widzimy się po cięciu, jak ja naprawię te problemy tutaj techniczne. Dobra, słuchajcie. Zmieniłem Direct z 12 na 11. Minusem tego ustawienia jest to, że nie mogę używać ray tracingów i innych pierdół. Słuchajcie, ale przynajmniej mi materiał nie przycina. Jakbym grał prywatnie, to jeszcze rozumiem. Słuchajcie, ale jeżeli mam się bawić, słuchajcie, no to czy można to byłoby włączyć, ale wątpię, czy Nvidia Las RTX, mam RTX-a. Procesora graficznego, aha, dobra, grafikę mam tylko. VSonic, co tu jeszcze można? Ustawienia, filtrowanie tekstur, rozdzielczość cieni. To możemy wziąć na średnie. A, ray tracingi są. No dobra, myślałem, że na DirectX 11 tego nie mogę włączyć. Ale ray tracing jest i to wszystko jest poustawiane. No dobra, ale przynajmniej, no mówię, no chciałem na DirectX 12 nagrywać, ale to nie ma sensu. Bo mi strasznie przycina materiał. Ale teraz wszystko powinno być dobrze. Przepraszam was za to, że ten materiał zaczął się przycinać. Jeszcze licznika nie włączyłem. Ale tak wiecie, Control to jest bardzo wymagająca graficznie gra. Także mimo tego, że ja mam kartę RTX 2080 Ti, to nie znaczy to, że będzie mi to wszystko pięknie hulać. To nie. Ale dobra, przynajmniej tutaj. Słuchajcie, teraz widzę, że ładnie mi tutaj chodzi. Wracając do tematu, jeszcze raz odsłuchałem sobie to nagranie z tego telewizora. Mogę wam też. Nie, no nie ma sensu, żebym ja to wam puszczał. Ale biuro sądziło, że projekcja astralna, czyli zjawisko, gdzie ciało oddziela się od, znaczy duch nasz, czy tam dusza oddziela się od ciała, że to nie jest tylko zjawisko, ale całe jakieś miejsce, jakieś nadnaturalne, jakaś miejscówka, ale jest coś takiego jak zaćmienie astralne i to jest jakiś niebezpieczny twór, który trzeba zneutralizować. Tak mówi przynajmniej Darling, czyli główny dyrektor naukowy biura Centralnego Biura Kontroli, tak? Czy Federalnego Biura Kontroli. Ja sobie tylko to na szybko puszczę. I prawdopodobnie tego stwora, czy ten twór, czy to zaćmienie musimy zneutralizować, jak już mówiłem, albo zniszczyć po prostu. I badania nad tym zjawiskiem, czy w ogóle nad rzeczywistością astralną, były w tym pomieszczeniu, z tego co widziałem na filmiku. Tak samo było, że w czasie badań nad rzeczywistością astralną widać było piramidę. A piramida tak naprawdę z podstawki gry to jest miejsce, gdzie przebywa zarząd, bo nikt nie wie, kim tym za kto albo co jest zarządem. Ten zarząd do nas przemawiał z postaci właśnie takiej odwróconej piramidy, ale
Nie widzieliśmy, słyszeliśmy tylko głosy w ogóle w białej aurze takiej i tylko jakieś nadnaturalne głosy. To było naprawdę dziwne. Dlatego nie wiemy, z czym tak naprawdę mamy do czynienia, jeżeli chodzi o zarząd. Prawdopodobnie zarząd był od samego początku, przed nawet założeniem tego biura. Jest całym częścią tego nadnaturalnego miejsca, bo jak już mówiłem, całe biuro to jedno wielkie zjawisko paranormalne. No, to możemy nacisnąć. Może w tych dodatkach dowiemy się czegoś więcej jeszcze o zarządzie. Może możemy nacisnąć, ale nic mi to nie daje. Jak mówię, właśnie to zaćmienie astralne to już widziałem nieraz. Nawet chyba ostatnio to widzieliśmy. Słuchajcie, w ostatnim odcinku, kiedy wracałem do... kiedy powróciłem do gry. To mogę wziąć? Nie. Dobra. Czy ja coś tutaj mogę zrobić? Oto jest pytanie. Chyba tutaj nic nie ogarnę. Tutaj jeszcze możemy przejść. Aczkolwiek to też nigdzie mi nie prowadzi. Czekajcie, może udajmy się tam, gdzie jest ten znak zapytania. Czekać, w którym to jest miejscu? Kurna. To nie tu. To nie tu. Jest gdzieś tam. No ale tego otworzyć się nie da. A co jakbyśmy... Nie. Telekinezy nie chcę. Kurczę, ściany wyrywam, ale co mi to daje? To chciałem wyciągnąć, ale... Nie wiem za bardzo, co tu zrobić, wiecie? Chyba, że w tamtym panelu, w biurze, byśmy coś ogarnęli. Czekajcie. Bo ja bym się serialnie to zgubił. Totalnie już na wejściu. Właśnie ta gra ma do tego właśnie, że tu się łatwo można pogubić w całej sekwencji, w tych mechanikach. Definitywnie tu jest coś do zrobienia. Tylko co? Stąd przyszedłem. Coś tam jest, definitywnie. Gra oczywiście ma silnych przeciwników, tak zwanych bossów. Także... Zazwyczaj boss jest związany z jakimś właśnie potężnym zjawiskiem nadprzyrodzonym. Może też być i to tak samo jak i w tym przypadku. Tylko nie wiem, kurna... Ja to zamykam, co to mi to daje? Tylko jakby się tam udało wejść. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać tego materiału, widzimy się po cięciu, jak ja odkryję, co tu mam tak naprawdę zrobić. Witam, moi drodzy, witam się z wami po kolejnym cięciu. Naprawdę, naszukałem się sporo. Jak tu mówiłem, ta gra nie ułatwia zadania. I zawsze mamy tylko dwie podpowiedzi, gdzie mamy szukać, a tak naprawdę nawet jedną, bo wiedziałem, że to zadanie, stary rozrost, to jest w sektorze badawczym, ale laboratorium Underhill tu w ogóle nie ma, nie? To szukałem wszędzie, nawet myślałem, że tam gdzieś w tym znaku zapytania, gdzie jest ekspedycja astralna, że tam mamy szukać. Także nagadałem się bez potrzeby. A okazuje się tak naprawdę, że w centrum badawczym coś jest. Nie pokazywałem już walki z tymi przeciwnikami tutaj, ale tu jest jakieś zejście, jakiś szyb. Ja tego nie widziałem wcześniej. I może tu jest jakiś...
Jakaż podpowiedź, gdzie mam się udać. Tu jeszcze się rozejrzę, ale chyba nic więcej tu nie znajdę. Dajcie spokój, to jest właśnie, to jest to szukanie w tej grze. Słuchajcie, to jest to szukanie w tej grze. Ale fajnie, no przynajmniej pod tym względem gra jest dosyć wymagająca, ale czasami nawet wręcz irytująca. Dobra, musimy uważać. Bo widzicie, tu jest podpowiedź do zadania: zlokalizuj dr Underhill poniżej centrum badawczego. Centrum badań. Centrum badawcza, centrum badań to zupełnie coś innego, ale to jest jedyne miejsce, gdzie możemy tak naprawdę zejść aż tak na dolne części, gdzie właśnie mowa w zadaniu. O, i to jest kolejny powód na to, że chyba dowód na to, że mnie to nie było. Modyfikacja broni, skuteczność odrzutu, rozbicie. Modyfikacja broni, skuteczność... Czekaj, rozrzutu, rozbicie. Celność. Dobra, na razie sobie to darujemy. Nie korzystam na razie ze strzelby, która tak się tutaj nazywa, czyli rozbicie. Dobra. Otchłań. Przełącz mapę. Tylko, że tu na razie nic nie widzę. Ciekawa miejscówka swoją drogą. Tutaj w ogóle. No to prawdopodobnie może być jednak jakiś rozrost, o którym mowa w zadaniu. Może być to. Bo nie przypominam sobie tego miejsca, żebym ja tutaj był. Ale nie jest to za bardzo przyjemnie. Tu jest jakaś chyba bateria. Na razie nie widzę, gdzie bym miał umieścić. To coś w stylu widzieliśmy w tych pomieszczeniach astralnych, kiedy wam opowiadałem o zjawiskach astralnych. Tutaj też nic nie widzę. To jest jakieś przejście. O, patrzcie, jak skitrali. Natrętny wzorzec, materiał. Tak samo możecie się dziwić, kto nie gra w podstawkę, czemu właśnie nawet bohaterowie mają niezwykłe umiejętności. Zarząd, czy tam ludzie, którzy tutaj pracują, są naprawdę bardzo tajemniczy. A w związku z tym, że cała ta siedziba Centralnego Biura Kontroli też jest jednym wielkim zjawiskiem nadprzyrodzonym, to wchodząc tutaj, przekraczając różne granice biura, sami posiadamy różne umiejętności, które nam pomagają właśnie badaniu tych zjawisk, które mają tutaj miejsce. Tylko, że tu się idzie zgubić, serio. Tu jest jakichś dwóch gości, naszych jeszcze, co ciekawe. Ale jeszcze bym się tutaj bardziej rozejrzał. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie widzę. Swoją drogą, tu jest jakaś winda. Tu są te kible, ale... Nie, tu chyba nie było. Ciekawe. Bardzo, kurna, ciekawe, co w tych kiblach się znajduje. Bo wiecie, mnie to zastanawia ta bateria. Tam wcześniej widzieliśmy. Gdzie ona była teraz, panie? Nie przypomnę sobie, gdzie ona była. Serio. Tu jest jedna, ale gdzie jest druga? Tylko, że tej nie mogę wyjąć. Jak próbuję, to cały czas ściany wyrywam. No dobra, nie będziemy się bawić jakimiś durnymi bateriami, tylko pójdźmy tam, gdzie byli tamci goście. Okej.
Jakoś te kwestie czasami nie są przetłumaczone, jeżeli się nieodpowiednio przybliżymy do danej osoby, to mnie też irytuje. Trochę. Tutaj coś jest. Materiał. Dobra, przyda się do ulepszeń. I hate guard duty down here. This place is fucking weird. This is nothing. The clocks? Now that's weird. Zegary. What's weird about a bunch of clocks? Shut up. I think that's the new director. A no właśnie, a zegary to jest jedna z miejscówek. Dobrze ją zapamiętałem z podstawki, bo to był tak irytujący boss. Sobie nie zdajecie z tego sprawy. Tu ktoś jest. Excuse me. Are you lost? Nie. Znaczy zgubiłem się częściowo, ale ciebie szukałem. Może pogadajmy z nią. Do you normally barge into people's private workspaces? She clearly doesn't know who she's talking to. No. Shouldn't you be in a safe room? Why? Because of those hiss things the Rangers keep going on about. Haven't you people sorted that out yet? The situation down here could spell doom for the Bureau. You mean this mold? Correct. Perhaps you could help me. I require samples of various mold strains, and the mold has made the environment far too dangerous for me to fetch them myself. Really? Mold samples? I thought this could spell doom. It could, and it will, whoever you are. The mold is spreading. We need to find the source before it spreads too far. Any samples will do that? No. Samples of five unique strains, when blended properly, will allow you to travel deeper into the pit where I've pinpointed the approximate location of the source of the mold. Okay. So what do these samples look like? Similar to the one on my table there. I've made a list of the samples I need. Here. You'll find them throughout the threshold. I'll take a look. My name's Jesse, by the way. I'm sure it is. Aktualizacja misji. Pobierz 5 próbek pleśni dla dr Underhill, czyli to jest ta babka, którą szukaliśmy. A pleśń to jest właśnie to coś, co też opanowuje niektóre części biura, a może nawet jej większość. I my właśnie mamy to oczyścić. Interesuje mnie właśnie jakaś otchłań, która też jest tutaj jednym z miejsc. Przyszłość Underhill. Możemy też ją troszkę wypytać o parę różnych spraw, także pogadajmy z nią. Przyszłość Underhill. I assume you'll be staying with us until the mold is eradicated. Indeed. Until I find a permanent resolution to this pesky fungus business, I'll be here. Perhaps even beyond that, seeing as you are quite understaffed at the moment. Personnel. I hardly have a say in my own comings or goings. Your oldest house won't open the exits until those hiss monstrosities are cleared out. Glad to have you along for the ride. No właśnie, najstarsza siedziba, czyli całe to wielkie biuro kontroli. Nasza siedziba, najstarsza siedziba. Gdzie wszystko się zaczyna i wszystko się pieprze. Stan pleśni. Will the mold be under control anytime soon? We were barely containing it with weakly controlled burns. Just look at how it has spread after a few days of non-interference. It's beyond the threshold now. The floodgates are open. So that's a no. Americans. Ludzie, jak już mówiłem, którzy tutaj pracują, są naprawdę nawiedzeni. I jeden z przykładów, kto nie ogląda mojej serii z podstawki w Control, to widzi chociażby na tej osobie. Jess jako dyrektor. With Darling gone, I'm putting Emily Pope in charge of the research sector. Are you okay with that? Perfectly. You've pulled Excalibur from the stone, and now decree as you see fit, O Queen. What a true meritocracy we live in. Glad to hear it. Jeszcze raz, by nie zrozumiałem. With Darling gone, I'm putting Emily Pope in charge of the research. Emily Pope. Are you okay with that? Perfectly. You have pulled Excalibur from the stone, and now decree as you see fit, O Queen. Excalibur. Meritocracy we live in. Glad to hear it.
Emily Pope to jest ta babka, taka blondynka, której ostatnio oddaliśmy zadanie, a Dailing zniknął, w niewyjaśnionych okolicznościach. To był, jak mówię, główny dyrektor naukowy, ale co tak naprawdę się z nim stało, zapraszam do ogrania lub obejrzenia mojej serii z podstawki. Stan dyrektora, sektora badawczego, dyrektora badawczego, mi się dał czytać. I had a dream, or something like one. Darling was there. Właśnie, znowu Darling. He told me something, but I can't remember what. I think he's gone. Right. Well, he's never where one expects him to be, is he? Well, thank God. I can finally stop writing these tedious reports that I'm sure he never even took the time to glance at. If you speak to him again, can you tell him I... I hope he found what he was looking for. I'll try. I should be getting back to work. Czyli Underhill za bardzo nie lubiła Darlinga. Dobra, no nic, zostają nam rozrosty pleśni w danych sektorach, musimy ją oczyścić. Dobra, wyjście. I'll see you later, Rhea. Dr. Underhill, if you please. Spoko. Mamy tu jeszcze jakieś dokumenty, z chęcią je tutaj sprawdzę. Badania i dokumenty. Strefa progowa pleśni. Raport o postępach. Badanie aktywnej strefy progowej pleśni. Podsumowanie. Chcę wiedzieć, jak idą moje badania pleśni, Casper. Proszę bardzo. Pleśń tworzą mikroskopijne organizmy przypominające wyglądem. Nie ma pojęcia, czy te stworzenia stanowią pierwotne źródło rozsiewu pleśni, czy wynikają z jakiejś infekcji grzybicznej, przepraszam. Pleśń jest najbardziej płodnym i wytrzymałym organizmem, jaki kiedykolwiek widziałem. Mam na teorię, że źródło pleśni znajduje się gdzieś po naszej stronie strefy progowej i jest zakorzenione tutaj, aby przyspieszyć wzrost w naszym wymiarze. Określam to jeszcze nieznane źródło kryptonimem pleśni 1. Strefa progowa. Mi się wydaje, że strefy progowe, już nie pamiętam dokładnie, ale strefami progowymi się chyba nazywały... Nie, dobra. Nieważne. Pleśń wytwarza nęcący aromat, zachęcający ludzi do jej konsumpcji. Rozwija się w jamie klatki piersiowej i szybko opanowuje całe ciało, przejmując kontrolę nad funkcjami motorycznymi. Tego zachowania nie zaobserwowałem na początku, co wskazuje, że pleśń zaadaptowała się na naszej obecności, do naszej obecności, uznając nasze potrzeby biologiczne za sposób do rozprzestrzeniania się. To maleństwo jest naprawdę pomysłowe. Czyli to dlatego rozrost tego grzyba był w największej ilości w toalecie. Te toalety zostały tam dosłownie rozwalone. Wkrótce przygotuję pełen raport. Pospadają ci gacie. Okej, okay, rozumiem. Tu mam jeszcze jakieś nieprzeczytane. Strefa progowa pleśni. Dobra, to już przeczytałem. Mam aktualizację do misji. Jesse dowiaduje się, że po centrum to akurat czytałem. Dr. Underhill wysyła Jess, żeby poszukała próbek szczepów pleśni, które pomogą jej wejść głębiej do aktywnej strefy progowej. Dobra. Tam mamy kolejny dokument. Badania i dokumenty. Wykorzystanie strefy progowej Countersay. ODP. Odpowiedź chyba. Badanie zastosowanie strefy progowych. O, widzicie. A propos stref progowych. Przygotowanie przez dr Ray Underhill, konsultant dotyczący spraw stref progowej, na polecenie nie wiadomo. Ostatnia praca doktora Darlinga, zatytułowana, zawiera pewne poważne luki, na które muszę zwrócić uwagę. Po pierwsze, praca ta opiera się na założeniu, że strefa progowa kamieniołom jest korzystna dla biura, natomiast pleśń jest aktywnie wroga, że użyję jego słów. Nie możemy określić wartości tych wymiarów oraz ich form życia, stosując definicje biurokratyczne. Czyli strefy progowe są różnego rodzaju wymiarami.
a wymiary tworzyły się poprzez właśnie sprowadzenie do biur różnych paranormalnych przedmiotów lub rzeczy, z tego co pamiętam. Po pierwsze, a nie, to czytałem, po drugie, pleśń zapewnia znacznie więcej korzyści niż jakaś skała. No właśnie, skała, czyli tu kamieniołom. To jest taka skała, która z tego co pamiętam z podstawki, że ona że tworzenie właśnie różnego elementu przedmiotów z tej skały chroniło przed szkodliwymi efektami danych zjawisk paranormalnych. Tworząc pleść zdołałyby odpowiednio przekonfigurować pleśń zapewne znacznie więcej korzyści niż jakaś skała. Jeśli tworzące pleśń, bardzo mnie irytują to właśnie, wiecie, zakorektorowane na czarno pojęcia, bo to strasznie wybija z rytmu czytania. Jeśli tworzące pleśń zdołałyby odpowiednio przekonfigurowane, zostałyby odpowiednio skonfigurowane, mogłyby budować struktury dorównujące najwyższym drapaczom chmur. Odporność pleśni na różne rodzaje chorób, które próbowaliśmy wprowadzić, mogłoby zostać wykorzystane do. Tak, niewątpliwie to zastosowanie jest trudniejsze niż podniesienie skały i przeklejenie jej do ściany. Ale wypada postawić pytanie, kiedy to biuro straciło chęć do rzucania wyzwań. Okej. Okay. Czy coś tu jeszcze mogę znaleźć? Tu jest kolejny dokument. Underhill. Zweryfikowanie. Federalne Biuro Kontroli. Cześć, Rair. Co tam słychać na dole? Podoba ci się pleśń? Wracasz do życia w FBK? Federalne Biuro Kontroli. Chcę się też zapytać, jak się udało twoja kawa z Emily, czyli tym profesorem, która dała nam to zadanie. Do Richard Underhill. Od Darling. Temat, co słychać. Ona jest wschodzącą gwiazdą, niezwykle bystra, z wielką intuicją debilu. Naucz się, kurwa, czytać ma, roboci jebne. Ale chcę się dowiedzieć, co ty o niej myślisz. Myślę, że bardzo dobrze by się wam wspólnie pracowało. Dużo moglibyście się od siebie nawzajem nauczyć. Spotkajmy się w najbliższym czasie i porozmawiajmy o tym. W każdym razie przepraszam, że przeszkadzam. Na pewno nie jesteś teraz w stanie myśleć o niczym innym poza pleśnią. Zawsze byłaś to jest pięknie napisane. Nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym niż o pleśni. Zawsze byłaś kobietą skupiającą się na pracy. Zawsze to w tobie podziwiałem. Wkrótce porozmawiamy. Casper. Okej. Okay. To wiemy troszkę więcej o tych bohaterach i o pleśni. Ojejku, nigdy nie mogę nadążyć nad tymi tekstami dialogowymi, żeby je w całości odsłuchać. Dobra, pobierz 5 próbek. Dobra, jak to wygląda? Widzicie, i macie podane, gdzie macie się udać, ale na mapie nigdzie wam tego nie pokazuje. Pobierz 5 próbek pleśni dla doktora Underhill. Sektor badawczy, aktywna strefa progowa. Sektor badawczy, aktywna strefa progowa. Tutaj coś znajdę. No właśnie. Właśnie, tak pleśń się rozrasta, bo nagle, jak już mówiła Underhill, zmusza ludzi do jedzenia, a później się rozrasta w ciele nosiciela. Dobra, to jest chyba jedna z aktywnych struktur progowych, którą możemy oczyścić. Dobra, snajpa się tutaj dobrze spisuje. Okej,
dużo tego tutaj jest. Ja pierdykam, zginąłem. Je, powiem wam szczerze, że tej grze tak łatwo o zgon, że sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy, nie? Masakra. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. I oczyścimy tylko jedną strefę progową. Resztę będziemy kontynuować już w następnym materiale. Bo jak zwykle przedłużyło mi się dojście do tego miejsca. Troszkę się naszukałem, chyba z 30 minut. A wiecie, że tutaj są losowe areny z przeciwnikami. O nie, serio, aż tutaj. Ja pierdziel. Dobra, słuchajcie. Tutaj się zaraz zrobi gorąco. Albo i nie, bo jak tutaj poza nagraniem szedłem, to mnie zaatakowali. Dobra, to jest tam. Już nie będę robił cięcia, nie chce mi się. Już te checkpointy też są dosyć irytujące. Dobra. Żeby nie spać, bo łatwo można tutaj zaliczyć zgon. Dobra, jeszcze raz spróbujemy oczyścić tamtą strefę. Dokumenty się oczywiście zapisują. Było to by naprawdę chamsko, że nic by się nie zapisało, żadne postępy. Dobra, ale jeszcze raz musimy to ogarnąć. O, ci goście się ogólnie nie zespili. Dobra, przenieśmy się tutaj. No, mało coś tutaj w ogóle zrespiło. Praktycznie chyba żaden przeciwnik, coś jest dziwne. Materiał, astralny sygnał. Zdobyliśmy, tam jeszcze coś jest. Znalazłaś jedną. Aha, dobra. Czyli jedną mamy z głowy. Aha, bo tu mamy zebrać, co już czytałem wcześniej, te próbki, a nie ich niszczyć. Ale są przeciwnicy tutaj w czasie eksploracji, którzy mnie załatwili swoją drogą. Modyfikacja broni. Modyfikacja broni jakoś się pojawiła w ogóle jeszcze tutaj. Jakieś modyfikacje na czwarty poziom. Energia plus 12. Poza tym nic ciekawego. I jeżeli chodzi o bronię. Poziom drugi, uchwyt. Automatyczna broń ma niezawodny uchwyt. Zużycie amunicji podczas lewitacji. Możemy wziąć. Tutaj się jeszcze coś pojawiło dla innych broni. Dla broni rozbicie. Bo do naładowania nic nie mam. Tutaj mam do naładowania. Prędkość pocisku. Prędkość pocisku za... To możemy to wziąć. Bo ja często w czasie lewitacji nie używam tej broni. No dobra. Czyli całkiem fajne modyfikacje nam tutaj wpadły. Kurde, zapiał. Spadłem. Tu coś jeszcze jest. Lubię zwiedzać te miejscówki, naprawdę są fajne. Fajnie zrealizowane, choć czasami wiecie, wieje powtarzalnością. Łatwo się tym samym można, wow, zgubić tutaj. Ja rozumiem, że tutaj nic nie ma. Tutaj może coś jest? Nie. Jeszcze dół sobie sprawdzimy. Takie biurka w ogóle. Nieźle. Wow, nieźle ta pleść się tutaj rozrosła, serio.
tutaj jeszcze coś mamy. Widzę, że modyfikacja albo ulepszenie naszej postaci. Astralny sygnał. Tym razem zdobyliśmy. I jakiś dokument. I też tutaj kolejna skrzynia z ulepszeniami. Okej, okay, skuteczność osłony. Uuu, osobista modyfikacja, nieźle. Na fioletowo. Skuteczność osłony. To ma minus 22, a ta? To ma zdrowie. Tu streść 1. Koszt energii. O, to jest lepsze. Bo to ma minus 22, a to ma minus 25. No. Okej. Okay. Z drugiej strony możemy sobie to rozłożyć. Okej. Okay. Jak tutaj mam zdecydowanie lepsze. Ma sens o to tego przytrzymać, mieć to w ekwipunku, żeby nam zagracało. Akta sprawy. Koszyk piknikowy. Procedura izolowania. Przedmiot należy przechowywać w celi wyłożonej czarnokamieniem. Czyli to jest to, co wam mówiłem. Przedmiot potężnej mocy paranormalnej, a czarnokamień chroni przed negatywnymi skutkami takich właśnie przedmiotów, przeklętych, że tak to powiem nawet, gdy nie jest używany, trzymać z dala od zwierząt laboratoryjnych. Identyfikator, koszyk piknikowy, data pozyskania 2002, miejsce izolowania, Panoptikon. Panoptikon to jest jedno z największych tutaj magazynów przechowywania paranormalnych przedmiotów. Opis, efekt paranormalny. Projekt wiklinowy, prosty wiklinowy koszyk z wyściółką z materiału. W środku brak artykułów spożywczych. Przedmiot wytwarza hipnotyzujący efekt, który działa wyłącznie na zwierzęta, powodując pasywne gromadzenie się wokół obiektu. Do tej pory stwierdzono podatność wszystkich rodzajów i gatunków zwierząt na działanie efektu odporne. Efekty odporne są organizmy jednokomórkowe. Załączniki 6.97. Przedmiot został przewieziony do lasu na północ Stanów w celu przeprowadzenia testów. Wyniki okazały się niejednoznaczne, ponieważ przyciąganie zwierząt wykazywały wyjątkowe agresywne zachowania. Niestety procedura zakończyła się niepowodzeniem. Chyba, nie wiem. Dalsze testy należy ograniczyć do gatunków niższego ryzyka i przeprowadzić wyłącznie w obecności personelu medycznego. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Czy coś tutaj jeszcze jest? To są istne, słuchajcie, labirynty, naprawdę. Istne labirynty. A tu i tutaj wychodzę, dobra. Poczekajcie chwilę, jeszcze dokładnie wolałbym to sprawdzić, to miejsce. Zwłaszcza ta dolna część mnie interesuje. No właśnie, bo tutaj mamy kolejną z tych pleśni. This looks like a good one. Okay. Właśnie, tu są jakieś potężne miejscówki, które dużo życia mi zabierają. Jak się do nich zbliżę? Sektor badawczy, aktywna strefa progowa. Świeżych zwłok w pobliżu toalet. Rośnie w pobliżu telewizorów. Które mi to życia zabrało. Masakra. Dobra, moi drodzy, że już ten materiał się wyjątkowo przedłużył. Słuchajcie, także ja wam tutaj podziękuję. Mam nadzieję, że ten materiał z kontrol wam się podobał. Ja sobie poza nagraniem poszukam jeszcze kolejnych tych, słuchajcie, materiałów badawczych pleśni i poza nagraniem sobie przejrzę, gdzie co i jak jest, bo to jest chyba w jednym miejscu wszystko.
słuchajcie, ukryte. Także znając życie i znając podstawkę i moje połączenia z podstawki, nieraz trzeba było robić cięcia, żeby wszystko poszukać dokładnie i wszystko przeszukać. Nie chodzi nawet o znajdźki czy dokumenty, ale nawet właśnie przedmioty fabularne. Także dziękuję wam jeszcze raz za każdy wasz poświęcony czas, za każdy komentarz i zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków, bo ta gra nie jest łatwa. Z tej, jakże innych serii na moim kanale. Bywajcie i do następnego. Cześć!